pana Józefa Necia, przedstawiciela Teatru Żydowskiego. Zapraszam bardzo gorąco. Dobry wieczór. A zarazem reżysera spektaklu, który ma szansę wywalczyć nagrodę dla teatru. Zapraszam także panią Aleksandrę Kotarską. Zapraszam bardzo gorąco. Reprezentuje pani Teatr Kochanowskiego w Opolu, czy Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy? Proszę się zdecydować. Tak, powiem, że oba. Oba, no właśnie. Bo spektakl Anny Augustynowicz, Król Lir, jest koprodukowany przez dwa teatry. No i tutaj serce bije mi mocno, bo oczywiście Kraków zawsze najbliżej serca. Zapraszam pana Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. Zapraszam, Krzysztofie. Bartosza Szydłowskiego, Hamlet. Państwo dostaną teraz wyjątkowe absolutnie grafiki, które wybrał jeszcze profesor Jerzy Limon i nie był to wybór przypadkowy, bo te grafiki są wykonane techniką, która sięga XVI wieku. Na ogół pan profesor wręczał w tym momencie nagrody, a tym razem zapraszam panią Joannę Śnieżko-Misterek, koordynatorkę festiwalu, i poproszę o wręczenie tych wyróżnień, nie nagród, tylko wyróżnień. Na grafice jest teatr. Właśnie. Gratulacje dla wyróżnionych. No i państwu już dziękujemy. No i teraz rzeczywiście jury. Jury też bardzo mocne w tym roku. W skład jury konkursu głównego wchodzą pani Monika Żółkoś, Jacek Kopciński i Tomasz Kubikowski. A na scenę zapraszam panią Monikę Żółkoś oraz pana Macieja Sobińskiego, czyli PO Teatru, dyrektora. Zapraszam. Pani odczyta werdykt, a pan dyrektor wręczy główną nagrodę. Dobry wieczór państwu. Zanim przeczytam werdykt, chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, iż wszyscy twórcy i twórczynie konkursowych spektakli czują się dzisiaj zwycięzcami. Podobnie jak artyści festiwalu, wszyscy pozostali artyści festiwalowi, a przede wszystkim organizatorki i organizatorzy. Bo w tym roku festiwal odbył się nie online, nie poprzez technologię wideo, ale w spotkaniu, w bezpośrednim spotkaniu z drugim człowiekiem. Więc był to teatr w pełnym tego słowa znaczeniu żywy i bardzo wam za to dziękuję. Dnia 6 sierpnia 2021 roku w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyło się posiedzenie jury 27. konkursu na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira w sezonach 2019-2020 oraz 2020-2021, zwanym w skrócie konkursem o Złotego Jurika. Po obejrzeniu trzech spektakli finałowych prezentowanych w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego. Der Sturm, Zwischen w reżyserii Damiana Józefa Necia z Teatru Żydowskiego imienia Estery, Racheli i Idy Kamińskich w Warszawie. Króla Lira w reżyserii Anny Augustynowicz, będącego koprodukcją Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu i Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Oraz Hamleta w reżyserii Bartosza Szydłowskiego z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jury w składzie Jacek Kopciński, Tomasz Kubikowski, Monika Żółkoś,
postanowiło większością głosów Nagrodę Złotego Jorika 2021 przyznać Teatrowi imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Za spektakl. Za spektakl Hamlet w reżyserii Bartosza Szydłowskiego zgodnie z zaleceniem Stanisława Wyspiańskiego podtrzymującego polskość Szekspira. Witajcie, zapraszamy bardzo gorąco. Krzysztof Duchowski odbierają. Krzysztofie, czy chcesz coś powiedzieć? Chciałem pokazać. Wspaniały. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że istnieje Teatr Szekspirowski, ponieważ, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak widzimy, ludzkość niczego się nie uczy. W związku z tym słowa, które padają z tej sceny, są cały czas aktualne. I dlatego my mamy pracę. Dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję jury, dziękuję przede wszystkim twórcom spektaklu Hamlet, dziękuję całemu zespołowi aktorskiemu i technicznemu Teatru Słowackiego w Krakowie. Makieta kolektywu Dziewczyńskiego Blisko. Mój niepokój jest Twoim niepokojem Pawła Palcata z Teatru Zakład Krawiecki oraz Mistrza Art Company. Brawa dla autorów. Natomiast 9 finalistów konkursu Shakespeare of Prezentacje mogło w trakcie festiwalu powalczyć o pulę nagród 15 000 zł. Kto ją otrzymał, dowiemy się zaraz. Ale laureaci obu konkursów mogą też otrzymać nagrody, nazwijmy je pozaregulaminowe. To są nagrody publiczności oraz nagroda festiwalowej gazety Shakespeare Day. No i teraz, proszę Państwa, zaczniemy od tych właśnie nagród. Zapraszam przedstawicielkę festiwalowej gazety Shakespeare Day, panią Annę Spiechowicz. Zapraszam bardzo. Witamy Pani Aniu i prosimy o ogłoszenie. Dobry wieczór Państwu. Nagrodę Shakespeare Daily otrzymuje spektakl, który w minimalistycznej formie potrafił poruszyć wiele ważnych treści, czułych strun duszy oraz nawiązać głęboką, emocjonalną relację z widownią. Przedstawienie było niezwykle wzruszającym, jak również intensywnym doświadczeniem, które z pewnością doprowadziło wielu widzów do naprawdę głębokiej przemiany wewnętrznej. Za nieszablonowe podejście do postaci Szekspira, spokój, prostotę oraz stworzenie teatru intymnego, w najlepszym znaczeniu tego słowa, chcielibyśmy podziękować twórcom Straconych lat w reżyserii Ewy Mikuły. Zapraszam. Zapraszamy twórczynię na scenę, jeśli jest, oczywiście znani. Być może twórcy właśnie z tego nurtu już wyjechali, więc rozumiem, że pani przekaże to wyróżnienie. Zobowiązuję panią do tego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I zapraszam pana Wojciecha Kielera, przedstawiciela publiczności, który też ogłosi werdykt publiczności. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie pozwolę sobie w imieniu całej publiczności serdecznie podziękować organizatorom i artystom, ponieważ w obu nurtach, i w nurcie głównym, i w nurcie ofowym, dostarczono nam podczas tych dni tak niebywałej uczty intelektualnej, wizualnej i emocjonalnej, którą na długo zapamiętamy i o której długo przez ten rok, a właściwie 2 lata marzyliśmy. Chciałbym także podziękować całej 15 jurorów publiczności za merytoryczne dyskusje po każdym ze spektakli i dzielne punktowanie i wyłonienie zwycięzców. Zgodnie z regulaminem naszego jury przyznaliśmy wyróżnienie i
nagrodę. Zatem Adrian, wyróżnienie otrzymuje zespół aktorski Studia Teatru Kokiu w składzie Anita Szymańska, Mary Walker i Katarzyna Stankiewicz za profesjonalny warsztat aktorski, czystość i precyzję gry i umiejętność pracy zespołowej. Gratuluję serdecznie. Proszę Państwa, czas na naszą główną nagrodę, którą przyznaliśmy w tym roku za przekonujące, spójne wewnętrznie, mimo że bardzo zróżnicowane warsztatowo, przedstawienie mikronarracji wpisanych w szekspirowski kadr z uwzględnieniem wybitnych kreacji aktorskich pani Julii Lewandowskiej i pana Szymona Michlewicza-Sowy. Nagroda wędruje w ręce zespołu aktorskiego i reżyserki Teatru Szekspir Makieta. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jest prawdziwa, spontaniczna radość i głowa, bo to zawsze wielka przyjemność. No i teraz, proszę Państwa, nagrody regulaminowe, czyli jury konkursu Shakespeare Off. No, jury tak mocne, że naprawdę miałabym piekła, gdybyście mieli oceniać moje rzeczy. I zapraszam Andę Rotenberg, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk i Piotra Cieplaka. Witajcie. Strach jest. Mantrujemy. Ale postaram się. Werdykt jury Shakespeare Off 2021 w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Rolą jury była ocena 9 spośród 13 przedstawień zaprezentowanych w nurcie Shakespeare Off. W związku z tym jury postanowiło przyznać następujące regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1500 zł każde dla spektaklu. A teraz sobie dorzućmy skrzydła Jakuba Snochowskiego. Za wplątanie Szekspira w aferę ekologiczną ukazującą ingerencję człowieka w ekosystem. Szekspirowskie kobiety Magdaleny Dąbrowskiej i zespołu za wykorzystanie w spektaklu formy rytualnego, transowego tańca. Zapraszamy. Nagrody w wysokości 5000 zł dla spektaklu Porcje za Denki Pszczołowskie i Annę Oramus za oszczędne w formie wpisanie problemów szekspirowskich bohaterek we współczesne realia.
Gratulujemy. Nagrodę w wysokości 7000 zł dla spektaklu I Come to You River. Za dojrzałość formy teatralnej oraz siłę aktorskiej obecności. Mama płacze ze szczęścia, jak to zrobię. Kasiu, to jeszcze nie koniec. Ja tak rozumiem, tak? Niezależnie od nagród regulaminowych, jury postanowiło uwzględnić wartość artystyczną produkcji pozakonkursowych, czyli spektakli powstałych w ramach konkursu na wsparcie projektów artystycznych Shakespeare of Produkcje 2021 i utworzyło honorowe nagrody specjalne. Pierwszą nagrodę specjalną dla spektaklu Shakespeare Makieta. Kolektywu Kobietowca. Za poruszający spektakl wpisujący historię Ofelii w losy współczesnych, przepraszam, za błyskotliwe odczytanie. Też dobrze, też pasuje. Za błyskotliwe odczytanie czterech dramatów Szekspira i ich nowatorską interpretację. Nagrodą jest kryształowy kielich. Gratulacje. Drugą nagrodę specjalną dla przedstawienia Ofelię kolektywu Kobietostan za poruszający spektakl wpisujący historię Ofelii w losy współczesnych kobiet polskich. Jury szczególnie podkreśla pracę zespołową oraz oryginalność kostiumów. Za to jury przyznaje nagrodę Wianek Ofelii. Zespołu nie ma, ale Wianek jest. Wreszcie trzecia nagroda specjalna, którą otrzymuje Paweł Palcak i Pies Mania za duo dramę Mój niepokój jest twoim niepokojem, za zaprzeczenie idei hegemonii człowieka wobec innych istot. Postulat, aby w przyszłości wszystkie spektakle prezentowane na festiwalu w nurcie Shakespeare Off podlegały tej samej ocenie konkursowej. Dziękuję.